22 października wspominamy błogosławionego Tymoteusza Jacardo Presbitera. Giuseppe Jacardo urodził się 13 czerwca 1896 roku w Narcole w Piemoncie na północy Włoch. Tego samego dnia został ochrzczony. Pochodził z biednej, ale głęboko wierzącej rodziny. Mając 6 miesięcy, Pinotu, jak go w dzieciństwie nazywano, zapadł na chorobę zagrażającą jego życiu. Został jednak cudownie uzdrowiony po 9-dniowej nowennie ku czci Matki Bożej. Dosyć wcześnie dopuszczono go do przyjęcia pierwszej komunii świętej. Gdy miał 12 lat, w święto imienia Maryi, 12 września 1908 roku, otrzymał sakrament bierzmowania. Nieco wcześniej, w maju tego roku, miało miejsce wydarzenie, które zadecydowało o całym jego życiu. Spotkał wtedy po raz pierwszy księdza Alberione, wówczas ojca duchownego w seminarium w Albie, późniejszego założyciela rodziny świętego Pawła. Ksiądz Alberione tak opisał to spotkanie. Wysłany przez biskupa, aby w niedzielę pomóc źle stojącemu ze zdrowiem proboszczowi w Narcole, pomiędzy chłopcami, którzy uczęszczali do kościoła, zauważyłem małego Giuseppe. Z powodu jego pobożności, powagi, dojrzałości pomimo wieku, zamiłowania do nauki, bystrości i żywiołowości trzymanej w granicach radosnej niewinności. Rankiem ze swoim przyjacielem, później misjonarzem w Afryce, przychodził do jeszcze zamkniętego kościoła, żeby służyć do mszy świętej i żeby przyjąć komunię świętą. Gdy ksiądz Alberione dowiedział się, że Józef chce zostać kapłanem, pomógł mu finansowo, aby chłopak mógł wstąpić do seminarium w Albie. 8 grudnia 1912 roku, w uroczystość niepokalanego poczęcia, Giuseppe po raz pierwszy założył sutannę i został klerykiem. 3 lata później, gdy wybuchła I wojna światowa, został powołany do wojska i w to samo święto, 8 grudnia, założył mundur wojskowy. Ofiarował się Maryi. Ty mnie ratowałaś od każdego niebezpieczeństwa. Nosiłem także w czapce twój medalik, pisał wtedy. Ze względu na słaby stan zdrowia został zwolniony ze służby wojskowej po miesiącu. W 1917 roku podjął życiową decyzję. Zrozumiał, że jego powołaniem jest przystąpienie do Towarzystwa Świętego Pawła, założonego 20 sierpnia 1914 roku przez księdza Alberione, które pragnęło głosić Słowo Boże przez dobrą chrześcijańską prasę. Przejście do tego zgromadzenia nie obyło się bez pewnej próby. Po służącej właściwemu przygotowaniu nowennie, kleryk Jacardo udał się do biskupa Francesco Re, żeby uzyskać pozwolenia na przeniesienie się z seminarium do towarzystwa organizowanego przez księdza Alberione. Biskup, aby go poddać próbie, powiedział: jeśli chcesz wstąpić z młodzieńcami do księdza Alberione, musisz wyrzec się kleryckiej sutanny i twojego kapłaństwa. Józef z żalem, ale bez wahania przyjął te warunki. Postanowił, że to będzie jego ofiara złożona Bogu za pośrednictwem Maryi, byle iść za powołaniem paulisty, które odczuwał bardzo wyraźnie. Biskup, widząc zdecydowaną postawę młodego Józefa, zgodził się, by po skończonym roku akademickim wstąpił do Towarzystwa Świętego Pawła i oddał się apostolstwu dobrego druku. Giuseppe Jacardo nigdy nie żałował tego wyboru. Do końca życia był najwierniejszym współpracownikiem księdza Alberione. Pisał później: jestem zadowolony z tego, że zostałem paulistą w tym domu, do którego Ty, Maryjo, mnie łaskawie powołałaś. Chcę tu pozostać i stać się świętym za cenę każdego poświęcenia. Odtąd znany jest jako Tymoteusz Jacardo. To imię zostało mu nadane jako imię zakonne w dniu 30 czerwca 1920 roku z okazji odnowienia ślubów zakonnych. Ksiądz Alberione wybrał je dla pierwszego kapłana nowo powstałej rodziny świętego Pawła, ponieważ nosił je jeden z najwierniejszych uczniów apostoła narodów. Mając jako jedyny z działających w towarzystwie młodych ludzi prawie ukończone seminarium, Tymoteusz stał się wzorem do naśladowania i był nazywany Panem Mistrzem. Był kochany, słuchany, naśladowany i szanowany, zarówno w zgromadzeniu, jak i poza nim. Z poświęceniem przygotowywał uczniów. Tak nazywano wtedy braci z Towarzystwa Świętego Pawła i pierwsze córki Świętego Pawła do nowatorskiej wówczas dla zakonników i zakonnic służby apostolskiej.
22 czerwca 1919 roku Tymoteusz otrzymał z rąk biskupa Francesco Re święcenia niższe, a 3 miesiące później został diakonem. Zbliżały się święcenia kapłańskie, ale okazało się, że matka Józefa jest już tak ciężko chora, że może nie doczekać dnia, gdy jej syn zostanie kapłanem. Dlatego ksiądz Alberione uzyskał zgodę od biskupa, aby 8 dni przed ustaloną datą Tymoteusz mógł przyjąć święcenia jako pierwszy członek nowo powstałego zgromadzenia. Stało się to 19 października 1919 roku. Tymoteusz od razu pobiegł do umierającej mamy, aby udzielić jej wiatyku. Oboje dziękowali Bogu za ten niezmierny dar. Święcenia kapłańskie Tymoteusza Giaccardo stały się dla nowego zgromadzenia ważnym wydarzeniem. Pierwszy kapłan paulista został wyświęcony specjalnie dla tej nowej służby w kościele. Przyjęte to zostało jako zaakceptowanie głoszenia Ewangelii za pośrednictwem środków społecznego komunikowania. W 1926 roku ksiądz Alberione wysłał młodego kapłana z kilkoma młodzieńcami z towarzystwa do Rzymu, by założył tam pierwszy dom filialny paulistów. Wyślę cię do Rzymu z powodu twojej miłości i wierności papieżowi. Tak go pożegnał 14 stycznia 1926 roku. Tymoteusz i jego towarzysze dotarli do Rzymu rankiem 15 stycznia, w pierwszy dzień nowenny przygotowującej do święta nawrócenia świętego Pawła. Tymoteusz postanowił, że pierwsze kroki skierują do Bazyliki świętego Pawła, by odprawić mszę świętą przy grobie apostoła, patrona swojej rodziny zakonnej. Zgromadzenie kupiło ten teren od ojców benedyktynów z Bazyliki świętego Pawła za murami, by tu zbudować pierwszy dom. W 1929 roku została w nim zainstalowana drukarnia. Ksiądz Alberione napisał: Rzym był dla mnie wielką pociechą. Widziałem jasno palec Boży w tej mocy, którą nam dał, w tym świetle specjalnie tam zapalonym. Dom w Rzymie był źródłem wody żywej, wytryskającej obok męczeństwa świętego Pawła. Do Alby Tymoteusz wrócił po 10 latach, kiedy został przełożonym domu macierzystego zgromadzenia. Czekało tu na niego nowe zadanie. Zgromadzenia żeńskie zaczęły się rozrastać, dlatego potrzebne były uregulowania prawne. Musiał skierować swoje podopieczne na drogę pogłębionego życia wewnętrznego i właściwego apostolatu. Świadomy tego drugiego obowiązku pisał: Teraz widzę jasno, że coraz bardziej decydujące jest to drugie zadanie. Zachować, interpretować, przenikać, przekazywać ducha księdza Alberione i płynące od niego wytyczne. I ja akceptuję w duchu pokory to zajęcie z duszą uległą, czule i szczerze. Muszę być jednomyślny w działaniu i w miłości. To jest moja misja, moja zasługa, moja chwała, mój raj. Pojawiły się trudności, by Kościół uznał prawnie pobożne uczennice boskiego mistrza. Stolica apostolska nie chciała zaakceptować oddzielenia ich od córek świętego Pawła. Kongregacja do spraw zakonów wystawiła dekret kasacyjny dla zgromadzenia pobożnych uczennic. Dowiedziawszy się o tym, Tymoteusz postanowił ofiarować swoje życie Panu, żeby to zgromadzenie miało życie w Kościele. Rankiem 12 stycznia 1948 roku Pius XII podpisywał dekret powołania Zgromadzenia Pobożnych Uczennic i zatwierdzał jego konstytucję. W tym czasie Tymoteusz w domu generalnym odprawiał swoją ostatnią mszę świętą, po której wyczerpany został odprowadzony do łóżka, z którego już nie wstał. Chorował na białaczkę. Jednym z ostatnich odwiedzających go był wizytator apostolski ojciec Angelico. Odbyła się wtedy taka rozmowa: Wyjeżdżam do Holandii i jestem pewien, że kiedy wrócę, zastanę cię zdrowego. Ile dni ojciec będzie nieobecny? Jakieś 15 dni. Więc następnym razem zobaczymy się w raju, odpowiedział z uśmiechem Tymoteusz. Po odmówieniu z towarzyszącymi mu współbraćmi południowej modlitwy, Anioł Pański ucałował krzyż i o 13:30 w sobotę, 24 stycznia 1948 roku, w Wigilię Święta Nawrócenia świętego Pawła, odszedł do domu Pana. Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił księdza Tymoteusza Giaccardo błogosławionym 22 października 1989 roku na 4 lata przed beatyfikacją księdza Alberione. Pierwotnie jego wspomnienie miało być obchodzone w Dniu Narodzin dla Nieba,
Ostatecznie wyznaczono je na 22 października. Tymoteusz dzieli więc dzień swojego liturgicznego wspomnienia z tym, którego beatyfikował, a teraz sam cieszy się chwałą nieba ze świętym Janem Pawłem II. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Tymoteusza na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą nam wskazał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.